Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Mosz, to druga część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu. Małgorzata Wychowaniec, prezes Związku Polskiego Przemysłu Handlu i Finansów, Sergiusz Najar, były wiceminister infrastruktury spraw zagranicznych, przewodniczący Rady Nadzorczej Sener, także członek Rady Nadzorczej Santander, taki bank jest hiszpański wielki, proszę Państwa, który przyszedł do Polski. Mirosław Basz, był wiceminister finansów, minister budownictwa, ekspert Business Center Club, obecnie także pracownik Kancelarii Prawnej Grinhoff, Woźny Wspólnicy. Na rynkach papierów wartościowych w tej chwili jak jest? W Warszawie WIG20 traci 0,3%, w Londynie spadek o 0,3%, w Frankfurcie 0,2%, w Paryżu o 0,5%. Waluty drożeją, frank szwajcarski o 0,5% kosztuje 3,21 zł, euro 0,25% kosztuje 3,94, dolar amerykański 0,28, także w górę 2,69. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Czy jesteśmy się bogaci, czy biedniejsi? Małgorzata Wychowaniec. Wydaje mi się, że możemy liczyć na to, że będziemy troszeczkę bogaci. Mianowicie ostatnio w Warszawie odbywał się Kongres Innowacyjnej Gospodarki. Poza tym otwarto w Centrum Nauki Kopernik. No i co, Kopernik. I co w tym, zaraz, na tym kongresie? Zaraz, no właśnie. Zaraz do tego dojdziemy. W Centrum Nauki Kopernik Planetarium. Mówi się o innowacjach, mówi się o tym, o powiązaniu innowacji z gospodarką. Na razie się mówi. Niewiele z tego wynika. Jest nadzieja, że może coś się zmieni. Najważniejsze jest według mnie to, żeby odejść od modelu jedynie finansowania uczelni, a przejść do modelu finansowania prawdziwych innowacji wdrażanych, robionych i wdrażanych w przedsiębiorstwach, które wiedzą, co z tym zrobić, które wiedzą, jak to skomercjalizować. Taki model... Proszę praktycznie powiedzieć, jak to za ile miliardów złotych zostało wydanych od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej na rozwój innowacyjności w ramach tego programu Innowacyjna Gospodarka? To znaczy... Ja patrzyłam, jak są wydawane te pieniądze trochę. Ile? I one w większości idą, one w większości idą właśnie na ukryte finansowanie uczelni, ukryte finansowanie JBR-ów, natomiast nie idą bezpośrednio do firm. Wydaje mi się, że przedsiębiorca, który odpowiada własnym majątkiem... Jednostek badawczo-rozwojowych JBR-ów, tak? Tak, który odpowiada własnym majątkiem i własną przyszłością za to, żeby udały mu się te inwestycje. Najlepiej wie, jak spożytkować te pieniądze. Dobrze, ale proszę powiedzieć w praktyce, jak to ma wyglądać konkretnie. Na przykładzie jakim. Załóżmy, że to znaczy są dwie, znaczy zaczynając od uczelni, najpierw powinna być współpraca na uczelniach przemysłu z tymi, którzy tworzą innowacje na uczelniach. Czyli co, przemysł zamawia przemysł na uczelni, jakby, na przykład, tak, uczelni, zamawia mówi, potrzebuje tego i tego. Tak. I uczelnia jakby na to zlecenie odpowiada pewnymi działaniami, rozliczając się jakby z przemysłem, który współfinansuje tego typu działania, z efektów. Czyli to nie może być jakiś prototyp, co, który będzie działać albo nie działać. Część pieniędzy Część prywatnych. To jest pierwsza metoda. Druga metoda to jest, jeżeli już finansujemy innowacje, to powinniśmy finansować, dając jakby przedsiębiorstwu, a przedsiębiorstwo powinno się z tego dokładnie rozliczać. I na przykład przedsiębiorstwo mówi, no nie wiem, chcę wyprodukować jakiegoś nielota, powiedzmy sobie, prawda? Ale jest zapotrzebowanie na te nieloty, Najar wie, gdzie to sprzedać. Jest na przykład zapotrzebowanie, bo firma wie, jak to, co z tym zrobić. Chciałem ogłosić publicznie, nie wiem, gdzie sprzedać nieloty. Ale załóżmy, że przedsiębiorstwa... Na jakieś strusie? Co nie wiem, wszystko jedno, no to niech będą jakieś loty. Przedsiębiorca wie, co z tym zrobić, dostaje pieniądze i ma na przykład powiedziane, dobrze, dostajesz na to 5 lat, po 5 latach masz uruchomić serię, prawda, już produkcyjną i wykazać się, że jest to sprzedawalne. Jeżeli nie, to musi zwrócić dotację. A to wykazać się, że to jest sprzedawalne, to powinien wcześniej. Przedsiębiorca wtedy wie, co z tym zrobić i wie, że ponosi za to odpowiedzialność. A propos tej współpracy z uczelniami, ja mam takie doświadczenie sprzed kilku lat. Była wprowadzona do prawa podatkowego tak zwana ulga technologiczna. Była. W dalszym ciągu jest. To jest taki bardzo fajny mechanizm polegający na tym, że można sobie o połowę zwiększyć koszt zakupu jakiejś nowej technologii pod warunkiem, że się uzyska od niezależnego instytutu badawczego opinię na temat tej technologii, że jest stosowana na świecie nie dłużej niż 5 lat. I proszę sobie wyobrazić, kontaktowałem się w imieniu jednego z moich klientów z 20 niezależnymi instytutami badawczymi, oferując naprawdę bardzo przyzwoite pieniądze idące w dziesiątki tysięcy złotych za napisanie takiej opinii.
Ile instytutów badawczych było zainteresowanych? Zero. Po co? Ale zero. Po co miał być nikt zainteresowany? Nikt nie odzwonił, nikt nie chciał rozmawiać. Dokładnie, dokładnie pani prezes. Dlatego, oni że... Oni po prostu finansują się z innych źródeł i nie są zainteresowani efektami swoich myślę, że prac. Podstawową rzeczą, żeby instytuty badawcze, uczelnie były zainteresowane współpracą z biznesem, to jest to, żeby naukowcy sami mieli swój własny osobisty interes finansowy. Żeby oni dostawali część pieniędzy, uzyskiwanych z patentów, z ale swoich tak badań jest, i tak jeżeli dalej, to jest tak? opatentowane, to oczywiście dostają z patentów. Jeżeli w tym klimacie, tylko chcę Państwa trochę pocieszyć, za kilka dni pan prezydent wręczy nagrody gospodarcze, bowiem powróciła tradycja zainaugurowana przez prezydenta Kwaśniewskiego. Pan prezydent Komorowski będzie takie nagrody wręczał i są bardzo ciekawe kandydatury właśnie w dziedzinie innowacji. Są bardzo dobre projekty, tu nie będę mówił konkretnie, żeby nie wpływać na decyzje, ale są takie, więc to jest optymistyczne. Ale skromnie wracając panu ministrowi, że jestem członkiem kapituły. No właśnie wiem o tym i dlatego nie chcę wpływać na kapitułę. Bo pan rektor z jego go wybrał. Jesteśmy już po, także. Cudownie. Natomiast wracając do dyskusji, czy bogaci czy biedniejsi, bo akurat z tego nie za bardzo zrozumiałem, czy jesteśmy bogaci czy biedniejsi. Możemy być bogaci, jeżeli szli w tym kierunku. To ja trochę w tym klimacie, że możemy być bogaci, powiem, że dzisiaj zostanie ogłoszony ranking studiów MBA. Po wielu latach przerwy powrócono do ocenienia, do jakiego stopnia programy MBA, których jest w Polsce, okazuje się dość sporo, prawie 40, jak powiem, przysparzają jakości, kompetencji, kwalifikacji. I wygląda na to, że mamy rzeczywiście bardzo dobre programy i mamy całkiem sporo grupę słuchaczy i absolwentów tych studiów, co tylko potwierdza tezę, że jesteśmy dobrą gospodarką, że pomimo wszystkich tych zawirowań, problemów, incydentów stadionowych, autostradowych i innych fanaberii wynikających z opieszałości administracji i rządu, to gospodarka dobrze idzie, rośnie, więc jesteśmy bogaci, mamy, tak powiem, niezłych menedżerów, mamy kreatywnych przedsiębiorców, mamy dobry rynek kapitałowy, więc i te wyniki zresztą ostatnio podawane przez GUS to potwierdzają. Więc łącząc z jednej strony zachowanie konsumentów, pracowników i pracodawców, z drugiej strony przedsiębiorczość menedżerów, to wydaje się, że sytuacja ekonomiczna w Polsce na tle tego, co się dzieje w innych krajach europejskich, nie jest zła. Ale mówię, to jest wszystko pomimo, bowiem za chwilę, a może za parę lat staniemy coraz bardziej wobec barier wzrostowych w energetyce przede wszystkim. To jest chyba nasza największa bolączka. Decyzja kanclerz Merkel spowoduje, że ceny... Również ceny, demografia nas... Ceny energii elektrycznej, wyeliminowania energii atomowej. Niespodziewanie rząd chadecki podjął decyzję godną rządów zielonych, ale skutek tego jest oczywiście taki, że energia będzie większa. Wie pan, jaki skutek będzie? Proszę państwa, jestem w stanie się założyć tutaj w tej że za 20 lat będziemy wracali do energetyki jądrowej. Panie dyrektorze, być może, tylko problem polega na tym, że teraz czekam na to, jak trudno będzie miał każdy rząd polski, który będzie chciał zbudować elektrownię atomową, wobec niepowodzenia z jednej strony projektów zarówno litewskich i tych krajów, do których Polska miała dołączyć, z drugiej strony decyzji niemieckiej, no i generalnie raczej klimatu niechętnego tej energetyce. My musimy spełniać warunki klimatyczne i to będzie powodowało, że energia będzie droższa. I co pan przez to chce powiedzieć? Że jesteśmy chcę bogaci? Powiedzieć, że jesteśmy nie. Ja powiedziałem, możemy że jesteśmy bogaci, bogaci, ale możemy nie, też być biedniejsi. Powiedziałem, że jesteśmy bogaci. Nie. Pan redaktor chce powiedzenia to dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy bogaci, ale jeszcze raz mówię, że zaniechania inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie energetycznych, będą powodowały, że będziemy coraz biedniejsi. Wow. EKG. Nie chcę, proszę państwa, już dorzucać tutaj do kotła, skoro tak optymistycznie, bo znowu wczoraj Rzeczpospolita o jakichś katastrofach pisała, dzisiaj znowu na pierwszej stronie Euro 2012. Wielkie spóźnienie, kontrolerzy alarmują, że przebieg mistrzostw może być, nie że je będzie, tylko może być utrudniony. Tusk wyrzuci Grabarczyka, też z pytajnikiem, prawda? Ma wyrzucić czy nie? Plan awarii nie pytajnik, premier pozbywa. Nie pytajnik. Czyli ministra infrastruktury i sam kieruje resortem. Co szkoda? Że nie wykrzyknik. A co, chciałby pan, żeby wyrzucił? Nie, bo ja czekam na fakty, na decyzje, a nie na spekulacje. Przepraszam bardzo, ale kto ma decyzję? Gazeta ma podjąć decyzję? Nie, gazeta ma poinformować. Chciałby pan, żeby wyrzucił? Nie, ja tylko mówię, żeby czekam na fakty i czekam na decyzje. Na razie są tylko same spekulacje. Nie, to ktoś powiedział... Czy chodzi o jeżdżenie na rowerze, czy chodzi o jeżdżenie na wrotkach? Bo zawsze można w jakiś sposób pokazać, że... Przykro nam, że coś się nie udało. Chodzi o to, że nie zmienia się z zaprzęgów w połowie
No to już nie połowa, to już dojeżdżamy do stacji. Dojeżdżamy do stacji, tym bardziej się pora się opakować. Tym bardziej zaprzęgło. Wie pan, został wóz pan zostawi? No przepraszam, wóz to my wszyscy. Na to trzeba wyciągnąć ten. Wóz to my wszyscy. Ten wóz jakoś. No dobrze, proszę państwa, więc tego pesymizmu nie będziemy już tak siali, bo lato jest, idzie. Poza tym moi goście dzisiaj, widzę, nastrojeni są bardzo, bardzo optymistycznie. Tak jak założycieli IKEA w Polsce, proszę państwa, od puszki piwa Żywiec zaczął spotkanie z dziennikarzami 85-letni Ingvar Kamprad, założyciel sieci IKEA, jednego z największych koncernów świata, o przychodach 23,5 miliarda euro, pisze dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Zresztą o Kampradzie nie tylko Gazeta Wyborcza, inne gazety także wzmiankują o wczorajszej konferencji Kamprada. IKEA w Polsce jest 50 lat już, proszę bardzo. Kamprad założył IKEA od zera jako 17-latek, długo przekonywał dziennikarzy, że sukcesu IKEA nie byłoby bez Polski. I to jest prawda, proszę państwa. Tak. IKEA powinna i o tym sobie powiedzieć. Uratowaliśmy go 40 lat. Dlaczego latem? My, nie 50 lat, 50 po raz lat. Pierwszy zjawił się 50 lat temu w fabryce mebli Giętkich w Radomsku. Złożył zamówienie na 500 krzeseł. Dziś polskie fabryki są drugim co do wielkości po Chinach dostawcą do sklepów sieci. IKEA odpowiada za 1,5% polskiego eksportu. Kamprad przyjechał do Polski i podziękować współpracownikom, których poznał tu przez 50 lat. 50 lat IKEA. Dlaczego taka IKEA nie jest polska? Patrzcie, ona właściwie to jest polska. Ona jest duńska, a i Kamprad mówi, że nie jest bogatym człowiekiem, bo to wszystko należy do Polska fundacji. Gdyby Polska była 50 lat temu gospodarką rynkową, to być może by było. Ale w modelu szwedzkim. Cały sukces polegał na tym, że 50 lat temu produkcja mebli w Polsce była dużo tańsza niż nie, w Szwecji. Nie. Sukces polegał cały na tym, że Kamprad był biednym chłopcem, chodził do szkoły i nie miał 20 parę lat. To potem IKEA założył. Jak zarobił pierwsze pieniądze. Ołówki dzielił na kawałki i sprzedawał te ołówki po kawałku ołówka kolegom swoim. To są tak zwane bajki. To jest bajki dla naszych wnuków. Bajki dla naszych wnuków. Jak będziesz oszczędny chłopcze, to będziesz... Ale Kamprad tak mówi, no. On jest bardzo oszczędny. Co jest najważniejsze w życiu, powiedział, trzeba pamiętać, że nic samo nie spada z nieba. Mamy całkiem dobrych producentów mebli w Polsce, mamy całkiem niezłych, że tak powiem, również projektantów. Poza tym słynie z oszczędności. Nie mam aż takich kompleksów, choć zgoda, IKEA jest marką globalną. Słuchajcie, szwajcarskiej telewizji opowiadał, że jeździ 15-letni Volvo 240, lata tylko w klasie ekonomicznej, a swoim pracownikom radzi, by pisali po obu stronach kartki. Poza tym wizyta w IKEA to jego zdaniem doskonała okazja, by zjeść tani i dobry obiad. Gdzie dostaniecie takie tanie kotlety jak u nas? Żartował. Albo hot dogi. To prawda. Ale pogorszyły się. Były smaczniejsze. Ale z drugiej strony klopciki są mniejsze. Ale mówiąc zupełnie poważnie. To pokazuje, że szwedzki model gospodarczy, szwedzka etyka pracy, powiązaniu z polską pracowitością i, co tu dużo mówić, naszymi zasobami naturalnymi, że to jest bardzo praktyczne. Poza tym, tu się nie mówi, ale bardzo wielu z projektantów i techników, którzy rzeczywiście te meble kreowali, to byli Polacy, to byli polscy majstrowie i technicy, niekoniecznie sławy designu, bowiem umieli to robić i my mamy dobry przemysł meblarski. Ale spójrz, jak logistycznie w ogóle ta firma, jak ona funkcjonuje. Tam wszystko chodzi jak w zegarku i odpowiada cały czas na jakieś tam zapotrzebowanie. Nie znam zegarków, prawda? Szwedzkich, ale wiem, że Nie powiedziałem, że chodzi jak w szwedzkim zegarku, proszę pana. Jak w zegarku. Już teraz nie wiadomo, w jakim zegarku, bo wszystkie zegarki właściwie te kwarcowe chodzą całkiem nieźle. Są już chińskie, tak. Już. Informacje Radio Tok FM, po informacjach wracamy do EKG.